proszę nie regulować odbiorników, to nie są żadne usterki, a drugi odcinek Młodych Gniewnych. Zaczynamy na szybko, na przyspieszeniu odkaz, o który mnie poprosiła Angelika. Serdecznie pozdrawiam. Ze względu na ograniczoną ilość czasu na ten odcinek postanowiłam, że no, przegląd będzie hiper, super, duper, ekstra skrócony, ponieważ każda z 7 postaci, ile mam tutaj ludzi, simów znaczy się, 6 postaci ma po kilka strojów, w większości przygotowanych przez matki stworzycielki. Dodałam jakąś wariację na imprezę oraz przewidywany bal. Tak serio to nie rozumiem, co się tu dzieje, bo włączałam grę, odpaliłam play i nagle pojawił się komunikat o balu, kiedy my nie spędziliśmy ani jednego dnia w szkole, halo, jaka promocja maturalna! Cholipka, no! Dlaczego ty, Maverick, się tak ekscytujesz i tańczysz kankana? To nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, a nasze kopciuszki nie powinny się znajdować na tej parceli. Nie wszyscy mają jeszcze partnerów. O, żela, długa kieca, królowa jest tylko jedna, bling bling, okej, rozumiem. Chociaż nie, bo kora również. Wprost proporcjonalnie odwrotnie do ilości kolorów na stroju Mavericka. Maverick się łapie za głowę, ja się łapię za opadającą szczękę. Co to się w ogóle wyprawia? Gdzie są zakładki od balowych zadań? Nie, no nie, to jest jakiś bug, bez sensu. Cały bal ma być za tydzień. Za tydzień! O, i Maverick się przebrał. Jego koszulka się uśmiecha do mnie ironicznie. Wszyscy są w szoku na jej widok, ale nie, ja jestem w szoku na to, co się dzieje. O, co tu, come on! Sakra ble, blamasz na całego. Okej, okay, nie będziemy sobie robić siary. Zbierzemy kogo się da, wpakujemy do auta i przynosimy się do naszej lokacji. Trzeba być twardym, a nie miętkim. Nie będziemy płakać nad rozlanym zsiadłym mlekiem. Paczka chipsów, pepsiałki i ruszamy. Jest Angela, jest Seba, Cora, Maverick, będą dramy. A tego właśnie szukamy. O, brakuś nas przywitał. Słodzinka maleńka, pogłaszcz ją Mayumi. Przytuł się do jej czarnego, aksamitnego futerka. I nie ma żadnego spania i leżakowania, to nie jest przedszkole. Wczesna godzina. Liczę na jakąś stójkę na beczce. Wkładamy karanik do gazowanego soczku. Niech pójdą nam bąbelki uszami. I tak, widzicie, dobrze zaspokoiłam, to znaczy tfu, uzupełniłam potrzeby wszystkich simów na kodzie. No nie chcę, żeby na imprezie teraz po kolei każdy szedł do kibelka, drugi potem mył rączki, trzeci mył ząbki i... Był jak wilkowy, że on koniecznie musi spać. Cwa są grzeczne dzieciaki, nikt nie chce się z tego napić. Ja nie rozumiem, czy to jest jakiś bug w związku z tym, że oni są jeszcze nieletni. Bo trailer i jej nas oszukiwał w takim razie. Nie wiem, czy kojarzycie tą scenę ze stójką na beczce. No tak, tatko roku nie potrafi wytrzymać bez Magnusika nawet kilku godzin. O, super, po prostu stań na środku. Witając się ze wszystkimi jak atencjusz typowy, zasłaniając ekran. No halo, zejdź stamtąd, boomerze, Mayumi, weź go, proszę cię, nie, już postaw tą brak, zajmij się Romanem, wyjaśnij mu, jakie są zasady naszego obozu przetrwania wakacyjnego. No, załamka chyba, nie? W każdym razie, pojawiła się tu śliczna blondynka o imieniu oryginalnym Flora Green, która oczywiście jest dzieckiem, córką takiej pary hippisów. Osiedliła się w Copperfield, czy Copperdale, czy gdzie to my jesteśmy. X lat temu z najlepszą przyjaciółką przeprowadziła się do małego domku nad zatoką i oto właśnie Aurora poznaje, jak ty miałaś dziewczyno na imię, nie wiem, czy ty miałaś na imię Mira, Mira, jakoś tak? O, mamy telefon. Wiecie co? Zaraz pododaję wszystkich do kontaktów. Najpierw pierwszej, lepszej tutaj z brzegu naszej Aurory.
i sprawdzimy, jakie są opcje czatu. Bardzo mnie to interesuje. Tak fajnie wyglądało to w zapowiedzi tego dodatku. I czy te komunikaty, które będziemy wysyłać, są naprawdę śmieszne? Co my tu mamy do wyboru? No niewiele. Jakąś wesołą wiadomość, flirciarską wiadomość. Możemy tworzyć posty. Co za ironia, no rozumiem czarne poczucie humoru. Z koroną czy bez, szkolny bal to najlepsza impreza na świecie jest. O Boże, Polska, jesteś Aurora. Serio. Great. O, dziewczyno, takaś szybka jesteś. Figofago, pod kołderką. Na pierwszym spotkaniu. Nie, Rubingu, przestań ty creepie. Dość niesmacznych, czerstwych i twardych sucharów. Sinice się chciało spać, a to od razu jakieś sugestie niecne. A może to wpływ Romana na mój mózg? On tu, wiecie, siedzi i obserwuje, co się dzieje z młodym. Weź ty kasonowo, schowaj się, może pod tą oponę. Magnus będzie lepszy od ciebie, on naprawdę polubi naszego kwiatuszka. Spojrzyj głęboko w niebieskie, chabrowe oczy. Wejrzyj w jej duszę. Boże, nie no, co ty jesteś? Aurora, czy ty jesteś jakimś krasnoludem? Sukienka w kwiatki, kufel drewniany z piwem, rodem z jakiegoś filmu fantazy i klapeczki, balerinki w koteczki. No tak, jeszcze się nie napiła, a już uderzyła twarzą w ścianę. Kora, co ty masz z tym księżycem? Czy to w związku z tym, że możesz mieć geny wilkułaka po tatulu? Lu, dopiero wczoraj sobie, czy tam przedwczoraj uświadomiłam, że przecież dlatego rośnie tak obficie jej owłosienie na nogach. Ożena, proszę cię, tylko nie wywołaj pożaru. Nie wywołuj wilka z lasu. Ostatnią rzeczą, jaką byśmy pragnęli, to wzbudzić sensację w miasteczku, podpalając okolice. Tak myślę, że to jeszcze nie ten moment, nie ten moment. Jesteśmy hot, ale nie aż tak. Fajnie się rozwijają te relacje, więc tak, Aurora podrywa swoją dziewczynę, Magnus podrywa drugą, a Angela z Sepkiem, no może poddawaj twardzielkę, wiesz, że masz takie tytanowe tipsy i każdemu potrafisz wydrapać oczy, kto ci podskoczy. Seba się spryskuje perfumem marki Brutal, a ty to ja nie wiem. Nie powiem, bo mnie YouTube zbanuje za agresywne skojarzenia. Słoneczka moje, jak to Chan lubi mówić. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie, bo za chwilę przejdziemy do drugiej części odcinka. O, so cute, jakie to jest autentyczne. Rozmarzone, rozromantyzowane, wrażliwe dzieciaki. Pierwsze miłości zakwitają na naszych oczach wśród tych chwastów na złomowisku. Możemy ponarzekać na życie, ale prawda jest taka, że czujemy te motylki w brzuchu. Te pierwsze iskierki rozpalające nasze serducha do drugiej połówki. Piękne, piękne uczucia. Trzeba je pielęgnować póki są, bo takie miłości pierwsze smakują najlepiej. Aurora pozna Mirai, bardzo urocza simka, cheerleaderka, lubiąca słuchać hip-hopu, taka dosyć twarda zawodniczka, udziela się społecznie w miasteczku, pomaga dzieciakom z domu adopcyjnego sierocińca. Będzie jasnym płomieniem, który roztopi lody wokół serca Aurory. No chyba, że tają z kajdankami, sorry. Nie przewidzisz, nie przewidzisz. Przydałyby się jakieś kiełbaski, nie? Do pieczenia albo pianeczki. Mira, nasza zdobycz, nam uciekła. No okej, okay. Niektórzy są obowiązkowi, słowni i wracają o ustalonej porze do domu rodzinnego, to się chwali. Zacnie, dobrze wychowana dziewczyna. Mm.
No, czarujesz ją, że jesteś jej księciem. I pocałunek... Nie, tfu, co? Że jak? To, jak to było z tą bajką o żabie? Halo, coś mi się pomerdało. Dobra, Angela zabawi się z chomikiem, a właściwie nakarmi go przede wszystkim, żeby nam... Nie chomik, to był szczurek, żeby szczurek nam nie zdechł z głodu. Parszywek. Trzeba go... wiecie, no, jakąś tam... podratować serkiem. Kora pogra w tym czasie. Gdzieś Maverick uciekł w ogóle. On rzeczywiście jest takim samotnikiem. No nie widziałam go przy ognisku z nikim. Fajny mama Yumi turban na głowie. Podziwiam to jako osoba, która nie potrafi sobie nawet ręcznika dobrze zwinąć po kąpieli myciu włosów. Może ci nie jest za chłodno? Tak wieczór, późny, może jakiś sweterek, narzutka? Na gołe ramiona nie uważasz, tytuszku? A przy ognisku w sumie ciepło jest. O, jest ma. Czyli oni grali na dole skorą na automatach. Okej. Okay. Aurora nakarmi brak, a ja nakarmię Flowera, kwiatuszka. Nie wiem, czy nie dać jej imienia Flora, bo będę się myliła co chwila. Flora tak ładnie brzmi. Porozmawiaj z nią na osobności, tylko grzecznie, Magnus. No jest wyzwanie, idzie ku tobie. I'm your Venus, I'm your fire, just desire. Gimbanie znają. Taka była pieśń dosyć stara. Później występowała jako jingle do jednej reklamowej sceny z golarką. Przyda się nam golarka. Nie no. Nie no, w szoku jestem. Angela, ty się uczysz. Co ci się stało? Czy ty upadłaś na głowę, dziewczyno? Powinnaś teraz siedzieć na TikTokach albo Instagramie, sprawdzać liczbę followersów, dbać o swoją, wiesz, publikę, a ty chcesz odrabiać lekcje. Dzień wolny. Stylowe krapeczki. U, jak ty się poruszasz z gracją. Coś myślę, że ta konkurencja między tobą a Angelą się rozwija. Okej, okay, nie ucz się, bo cię głowa zaboli. Jezus, jaka jestem podła. Ale chcę zobaczyć tą... okej. Okay. Animację. Znowu marshmallowy pianki do... Ojej. Szczepione do nóg. Jezus, jej, jakie ty jesteś okrutny. Ja nie mogę, aż cierpnie mi wszystko, jak patrzę na takie, wiecie... kularką i jeszcze... brr. No, ale od razu, nie? Świeżo i przyjemnie. Tak gadam głupio, a przecież wiadomo, co się dzieje z naszymi nóżkami zimą i jakie dywany potrafimy ukrywać pod spodniami dla wygody. Ja nie jestem wcale lepsza ani gorsza. No. Całkowicie chillnie. Bierz się na poważnie tego, co tutaj gadam na serialu. Szkoła jest głupia? Ostatnia nadzieja we mnie zgasła. Kora, ty jedynym byłaś dzieckiem dobrym i pilnym, uczennicą. Czy to fakt, że jeszcze się nie pojawiliśmy w budzie, sprawił, że takie kontrowersyjne opinie w tobie zakwitły? No, ktoś z kim przystaje, takim się staje. Jakiś błąd znowu wyskoczył. Pograjcie na automatach. Cieszcie się słodką wolnością. Poniedziałek blisko. Parszywka nikt nie kocha. No czemu wy się nie zajmujecie tym naszym szczureczkiem? Pograj, poćwicz. Wątpię, żebyśmy zdążyli dać jakiś koncert tej serii, ale może na zakończenie, albo kiedy ruszymy w końcu na ten bal. Jeszcze potrzebujemy wokalistki. Basistki. Perkusisty kogoś do naszego zespołu. O, a jakbyśmy klub założyli? Właśnie. I nazwali Siadłe Mleko. Dobry pomysł.
My sprawdzamy komunikację między użytkownikami tego czatu w Matrixie. Magnusowi, no, powinnam jemu głównie dodać simów. I sprawdźmy, jak rosną relacje. Czy dużo podskoczy? O! Weźcie mnie, trzymajcie, to naprawdę działa. Co tam pisze? Nie, no to widać, że są całkowicie losowe, randomowe te wiadomości. Gdzie ty kogo będziesz uczył gry na gitarze? Tak, do Sepka, do największego chuligana. Warto się spotkać. Mon chéri, zanim mnie pupka zacznie boleć od siedzenia na tym krześle i nagrywania, przejdźmy może wszyscy do Luna Parku? Yoshi, gangsterzy, próbujesz złowić jakąś grubą sztukę z panem w spódnicy. Zaświeciła ranna zorza, a jej skry promienne rozlewają się i płyną nad te smugi smętne. Ulala, mon chéri, wy nawet sobie sprawę nie zdajecie, jak to czasem rano wstaje wcześnie, by z wami zacząć dzień i pracę nad odcinkiem, albo swoją pracę jak najwcześniej ukończyć i robotę, żeby móc się z wami spotkać. Ten świat byłby cudowny, ta mapa jest prześliczna. Gdyby nie te bugi, gdyby nie te błędy, gdyby nie to, że jest taka upierdliwa i pusta i że się nic nie dzieje, gdyby nie interwencja gracza. Okej, ale na uspokojenie, zjemy sobie lody. W pierwszej prawdziwej lodziarni od jej. Halo, halo, dzieciaczki, pędraczki moje, pędzimy. Odżywają we mnie wspomnienia. Była taka lodziarnia w moim rodzinnym mieście. Nazywała się Bolek i Lolek. Nie wiem, kochani, czy kojarzycie jeszcze taką bajkę bardzo starą z PRL-u. I tam raz w tygodniu w niedzielę udawaliśmy się z mamą oraz moim bratem na porcję lodów. Tak, takie to były czasy, że nie to codziennie były lody do zdobycia, a w dodatku w tej lodziarni były tylko dostępne 3 smaki. Orzesz, mordkę jeża, piękne salto mortale. Nie no, czat, jednak będziesz pasował, wiesz? Wkręcimy cię gdzieś w sportowce, Magnusie. Nawet miałoby to sens, że jesteś dosyć, wiesz, gibki. Jak gibki twój ojciec miał ciało, ty też wyginasz je śmiało. Aha, a wracając do mojej opowieści, tylko chciałam nadmienić, że były właśnie wtedy dostępne tylko 3 smaki lodów, śmietankowe, czekoladowe i truskawkowe. Ale do dziś, tak, pamiętam ich smak. Jestem bardzo stara. Bardzo stara. Poprosimy Mavericka oficjalnie, aby stał się naszym chłopakiem. Niech on żeli te odrosty, zielenieją z zazdrości. Kora, nabrałaś śmiałości dzięki życzliwości twojego lubego. Tak jest. Nie no, serio, jak Angela się dowie, ona jeszcze nawet nie jednego kroczku do przodu nie zrobiła z sobą. A ty, Koro, już ją przebiłaś w konkurencji na zdobycie chłopaka. Musisz obrosnąć w piórka. Jejku, co się dzieje, Aurora? Może się nie dogadała z Mirą, nie przyszła? Trudno, nie przejmuj się. Masz swoich przyjaciół, swoją najlepszą psiapsiółkę Angelę. Pójdźcie razem na diabelski młyn, spójrzcie na piękne krajobrazy. A my tam, nie wiem, zaprosimy kogoś tutaj. Albo zadzwonimy. I jakoś to się będzie działo, bo za dużo nie chcę robić. Do końca odcinka nam zostało chyba kilka minut. Więc wszystko inne, jakieś atrakcje, zwiedzanie tego wesołego miasteczka zostawimy sobie na później. Przyjmiemy po prostu, o tak, lubisz, uwielbiasz śpiewać, no przecież o to w tym wszystkim w fabule chodzi, żebyś ty został popularnym gwiazdorem rocka. Jurek, co ty robisz, czemu ty dzwonisz do nas? Ojcze chrzestny, podobno masz lepkie ręce, lepiej się trzymaj z dala od naszego domu. Czy tam twojego domu, mojego domu? Halo! Och, co za gbur, Jurek gburek. Angela dzwoni do Seby.
Chyba na horyzoncie jej tam uśmiechnięta twarz siostry zamajaczyła. Patrzcie, co za zołza, nawet nie podejdzie. Nie, idzie, zrezygnowana. Jakby się jej świat zawalił. O, biedna Aurora, tyle w tobie smutku i goryczy. Spróbujemy cię rozweselić następnym razem. O, pojawiają się ci Simowie, no nie do wiary. Okej, dobra, to było tak, że wstaliśmy wcześniej rano. Większość atrakcji była pozamykana. Proste, nie? Jakie w ogóle wesołe miasteczko przed 12 jest otwarte? No nie wiem, żadne. Uj, jaka tam słodziarska maskotka w tle była. Musimy zrobić sobie zdjęcie z nią, koniecznie. A ty, tygrysku, żebyś nie był głodny, to kup sobie coś od pana, potarguj się. O, chyba nie daliśmy rady. Coś wegetariańskiego tym razem, żeby nie było, że żremy tylko hot dogi i hamburgery i to jest cała nasza dieta. Ile to miało cukru? Po prostu więcej cukru w cukrze. A, cześć. Okej, whatever. Wiko wyje, wyją, zawodzą. Wikłacze geny dają o sobie znać, nie tylko w postaci obłosienia, ale też fałszowania nutki. Oż, ta pani ma dosyć odważne shorty. Jest dosyć ciepło. Mhm. Czaję. Dlaczegoż, Auroro, z takiego oddalenia oglądasz swoich przyjaciół zamiast podzielić się z nimi swoimi troskami? Na pewno by poprawili ci handrę. O właśnie. No nie. Chyba nie spodobał ci się Sim od EA. Nie pamiętam twojego imienia. No to nie jest istotne. Nie będziesz dla nas nikim ważnym. A, dobra. Nie może być tyle słodyczy. Musi być troszkę soli. I zróbmy zdjęcie. Może być wyrażające gniew. Młodzi gniewni. Musimy zasłużyć na tą nazwę, tak? Zdobyć jakąś określoną renomę. Nie wszyscy są potulni, grzeczni i mili. O! Wilk! Wilcu! Chodź do nas. Szybko. Kora, wołasz. Nie pamiętam, to chyba dziewczynka wilk. Takie rzeczy tylko u nas. Wszystkie dodatki od Simsów wymieszane ze sobą. Nikt nie jest zaskoczony. Czyżby brali pana Wilkowyja za jakąś maskotkę nową w parku? Albo do domu strachu najętego aktora. Wszystko jasne, logiczne. O, że las sprząta, to już nie jest logiczne. Dziewczyno, nie rób takich rzeczy. To nie przystoi królowej. Drodzy moi widzowie wspaniali, ściskam was ciepło i powoli zbieram swoje manatki, ponieważ chciałabym opublikować ten odcinek dziś koniecznie, a jest późny wieczór, zanim to mi się cholerstwo zrenderuje. Ostatnio coraz dłużej YouTube renderuje. Oh my god, co to jest? Co to za... Fantastyczny sprzedawca. Nie, no wygląda jak Conchita Wurst. Nieźle, fajnie. To raczej simka z jakiegoś naszego wewnętrznego konkursu teraz kojarzę. Zakasam kiece i lecę. Zostawcie lajki, komentarze. Pamiętajcie, walczymy o 1000 subów. Pa, pa.